Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Nasze mobilne studio alpejskie kończy działalność. Powrót do domu, w związku z tym czasu na pisanie niewiele. Jeszcze jedna piosenka, taki czopeczek przygotowany jeszcze w Krakowie przed wyjazdem, ale piosenka bardzo ważna dla mnie. Ona jest niezwiązana z tym, co się dzisiaj dzieje, bo to jest piosenka, która powstała ho, 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 bardzo dawno temu i napisał ją Stefan Lipiec. Mój przyjaciel, mój mentor, on mnie nauczył grać na gitarze, na pianinie, nie za dobrze, ale zawsze. Był zawsze kapitalnym facetem i jest w dalszym ciągu i pisał rewelacyjne piosenki. Dzisiejsza piosenka, od tej się zaczęło właśnie. Ja sobie pomyślałem, że chciałbym tak jak Stefan pisać. Piosenka o dworcu lubelskim. Rany boskie, ile razy myśmy ją śpiewali w autobusie szkolnym, na imprezach. No ale Stefan to jest Stefan. Na dworcu ruch jak w maglu przed świętami, podróżnych tłum z wielkimi walizami. Przy wszystkich drzwiach kolejki tasiemcowe, ktoś pęka w szwach, ktoś inny stracił głowę. A nad tym wszystkim gromki bas powtarza Państwu jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Pociąg pośpieszny z Madrytu do Lublina przez Paryż, Berlin, Lyon, Awr, Sadurki i Motycz Leśny wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Proszę nie bawić się na torach. W bufecie tłok przywieźli właśnie piwo. Miejscowy smok się cieszy jako żywo, więc kufli pięć za jednym posiedzeniem ma wypić chęć milutkie to stworzenie. Lecz mu przeszkadza gromki bas, który powtarza jeszcze raz. Uwaga! Uwaga! Pociąg pośpieszny z Madrytu do Lublina przez Paryż, Berlin, Lyon, Awr, Sadurki i Motycz Leśny wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Kochani, jak Boga kocham, nie bawcie się na torach! Aż wreszcie już nadeszła ta godzina, gdy ekspres nasz przyjedzie do Lublina. Już właśnie na żelaznym Dudni moście sunie jak trza, bo zagraniczni goście mawiają często time is money, więc szkoda czasu, wysiadamy. Grudnia dzisiaj, proszę Państwa, jest, jeśli Państwo nie zauważyli, niedziela i imieniny obchodzą Łazarz i Olimpia, a także Bega, Florian, Jan, Modest, Wiwina, Żerosław i Żyrosław. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu, solenizantom, moim przysłowie na dzisiaj. Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. Nietypowe święta, dzień bez przekleństw. Kurwa, jak tu nie przeklinać? Dzień braci Wright i ogólnopolski dzień rozmów twarzą w twarz. To ja z Państwem dzisiaj i codziennie właściwie twarzą w twarz. Pan Andrzej Wodecki przysłał bardzo fajny cytat i to swój własny, czekajcie, gdzie on jest, jest fajny. Taka myśl złota. Dziwię się, że dajemy kredyt zaufania, rozpoczynając rozmowę z tymi osobami, którym rozum ogłosił bankructwo. Fajne. I to tutaj oczywiście tłumaczonko delikatne, jeżeli chodzi o grę półsłówek, bo w bąciku kachy również pan Andrzej dzisiaj błyśnie. Kiedyś się zakopiało stogi z sianem, żeby woda spływała po stogu, więc jest taka gra półsłówek. Taczki zakopić. Bardzo proszę. I dziękuję serdecznie. I jutro widzimy się już normalnie. Bardzo normalnie, pa. Do jutra.